dla miasta to oczywiście nowe miejsca pracy, nie tylko w samym zakładzie, który powstanie, ale również w trakcie jego budowy. To w ogóle nowy proces technologiczny, czyli jakby wchodzi nowa jakość do miasta, rozwija już to, co jest. To też bardzo nowoczesna branża, bo to branża kierowana do szpitali i nie tylko, adresowana głównie do starszych osób. Do tej pory kojarzyliśmy Danona z jedzeniem dla dzieci, więc super fantastyczna sprawa również dla naszych uczelni, które będą kształcić być może naukowców, pracowników przyszłych, również dla naszych szkół w Opolu. Więc to takie bardzo duże plusy dla miasta. No i samo to, że wybrali Opole. Globalna firma z wielką tradycją robi swoją największą inwestycję od 75 lat w Opolu. To duży zaszczyt, mówiąc wprost. I potwierdzenie, myślę, dla nas wszystkich tego, co wiemy od paru tygodni co najmniej, a niektórzy jeszcze dłużej, Opole jest najlepszym miejscem do życia, jednym z najlepszych do miejsc życia w Polsce. Między innymi dzięki przyjaznemu środowisku biznesowemu. Ono się tworzy takimi inwestycjami. So we started this project more than half a year ago from the decision of the company that we need to build another line that will enable us to produce more volumes because the need for this product is much higher in Europe. The choice was actually given to Opole Factory. Opole Factory is one of the strongest, most efficient and the most competitive factories in the network of Danone here in Europe. And it was a very natural choice, supported by the management of the company that we heard today from the words of our CEO, Antoine de Saint-Affrique. So the team, together with the support of the city, developed this project, the biggest project in the history of Opole Factory, 50 million euro, 230 million zlotych. And now we are ready to start the execution, which will start basically in 1 or 2 weeks. And we will be starting the production already in April 2025. Przykład inwestycji Nutrisi tutaj w Opolu jest takim dobrym przykładem, jak powinna być prowadzona inwestycja ze strony urzędu miasta w tym przypadku. Mamy zespół wykwalifikowanych fachowców z różnych wydziałów, którzy step by step opiekują się tego typu przedsięwzięciami. We współpracy oczywiście z inwestorem. W tym momencie to około pół roku trwało pracę zespołu. Spotykaliśmy się co tydzień na takich roboczych panelach. Rozgryzaliśmy tematy administracyjne, ale nie tylko. W związku z tym udało się w bardzo szybkim tempie przygotować tego typu projekt. To nie jest takie oczywiste. I dzięki temu mogliśmy dzisiaj wbijać łopatę. Przed nami jeszcze ponad rok prac konstrukcyjnych i w 2025 roku będziemy mogli otwierać już tutaj nowy zakład. A przede wszystkim trzeba podkreślić, że jest to zakład, który przenosi w ogóle te kwestie przemysłu i produkcji w Opolu na zupełnie inny poziom, bo jest to produkcja praktycznie farmaceutyczna, jakościowe standardy są tu bardzo wysokie, w związku z tym i to zaplecze naukowe, i zaplecze edukacyjne, infrastruktura, która wokół tego się tworzy, będzie też sprzyjała rozwojowi miasta w tych różnych dziedzinach bardzo zaawansowanych technologii.